Cześć, to jest nasza kolejna 5-minutówka. Więc ja nastawiam zegarek, i za pięć minut on mi zadzwoni. A ja mam nadzieję, że zanim odmierzy te 5 minut, zdążę powiedzieć coś inspirującego i zachęcającego. Dzisiaj taki tekst, który ma prawo nam się nie podobać i ma bardzo polityczne skojarzenia. Więc po czołówce wyjaśniam o co chodzi. Czy macie tak czasami, że czytacie Biblię i nagle natrafiacie na tekst i kiedy czytacie ten tekst, przychodzą wam myśli, których nie macie ochoty wcielać w życie. I wszystko buntuje się was przeciwko temu, co przed chwilą przeczytaliście. Ja przeczytałem ostatnio, tak sobie siedzę i czytam list do Tytusa, trzeci rozdział, pierwszy werset. Nie będę tego pierwszego wersetu rozkminiał, bo tutaj on jest za często manipulowany, wykorzystywany w taki sposób, żeby, nie wiem, ludzi tak troszkę...

przypominaj im, że powinni podporządkowywać się władzom i urzędom, okazywać im posłuszeństwo i być gotowi do każdego dobrego czynu. I to takie wezwanie do posłuszeństwa władzy czasami jest tak bardzo manipulacyjnie wykorzystywane w takich bardzo niedemokratycznych systemach. Natomiast pięć minut to zdecydowanie za krótko, żeby o tym opowiedzieć. Ale to tylko wyznacza kontekst, a dalej niech nikomu nie ubliżają i unikają kłótni. Niech będą życzliwi i pełni delikatności względem wszystkich ludzi. Więc kontekst Kontekst jest taki wyznaczony: bądźcie posłuszni władzy i gotowi okazywać posłuszeństwo, a potem już bardzo uniwersalna zasada: chrześcijanin nikomu nie ma ubliżać i unikać kłótni, ma być życzliwy i pełen delikatności względem wszystkich ludzi. I ja sobie myślę, czy rzeczywiście. W takim kontekście politycznym, wyznaczonym przez pierwszy yy, werset, w kontekście władzy, bo Paweł mówi: Niech nikomu nie ubliżają ci, którzy mają problem z posłuszeństwem władzy. Niech będą łagodni wobec wszystkich ludzi. Więc pierwszy werset w zasadzie wprowadza tę relację wobec władzy, a drugi ją rozwija. Nie chcę mówić o posłuszeństwie, bo mówię, tu pięć minut jest za krótko. Natomiast już to drugie wezwanie jest bardzo proste. Niech nikomu nie ubliża chrześcijanin i niech będzie pełen życzliwości wobec wszystkich ludzi. I myślę sobie, Jan, jak dużo z takich ubliżeń i złych słów wobec ludzi, których nie znamy. Jeśli ktoś jest zwolennikiem obozu rządzącego, to z dużą niechęcią i ubliżaniem mówi o opozycji, a Biblia mówi nikomu nie wolno ubliżać. A wobec wszystkich trzeba być pełnym życzliwości, więc wtedy ci, którzy są zwolennikami obozu rządzącego, powinni być pełni życzliwości wobec tych, którzy są w opozycji, i odwrotnie ci, którzy nie zgadzają się z obozem rządzącym, ubliżają tym, którzy są przy władzy. A ten tekst mówi: niech chrześcijanie nikomu nie ubliżają i będą. Pełni życzliwości wobec wszystkich ludzi. Więc yy, wiem, że może się to Tobie nie podobać. Wiem, że rozgrzane emocje polityczne są tak do czerwoności, że w zasadzie nie powinienem wkładać kija w mrowisko i unikać takie tema takich tematów, bo będzie grząsko. A ja chcę tylko powiedzieć, że tym tekstem, tym takim napomnieniem, gdzie Paweł kontynuuje w zasadzie do ludzi mocno podporządkowanych władzy, wcześniej są instrukcje dla niewolników, jest proste wezwanie. Niech przypominaj im, Kimkolwiek ci im są, ci adresaci listów, adresaci pouczeń yy, formułowanych przez tytusa, ci, którzy są niewolnikami, wymienieni w drugim rozdziale pouczenia dla nich, jakkolwiek przypominaj ich. I teraz wezwanie dla mnie i dla ciebie, niezależnie od tego, jakie są nasze sympatie polityczne. Nikomu nie ubliżajmy i bądźmy pełni życzliwości wobec wszystkich ludzi. Wszystkich to wszystkich. Ja tak sobie czytam ten tekst i myślę że sobie, brakuje tego w mojej postawie. Brakuje takiej wolności od ubliżania i życzliwości wobec wszystkich ludzi. A do tego wzywa nas Biblia. I to, że ktoś się zaangażuje w politykę, to nie znaczy, że wyłącza go ten tekst i można być życzliwym wobec wszystkim, z wyjątkiem z tych, którymi się nie zgadzamy na scenie politycznej. Albo nie wolno nikomu ubliżać, z wyjątkiem tych, którzy są w polityce. Nie. Myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy potraktować to bardzo serio, bo jeżeli w tym takim najbardziej rozognionym kontekście będziemy łagodni, to będzie nam łatwiej być łagodnymi w naszych domach, w naszych kościołach, w naszych miejscach pracy, tam wszędzie, gdzie jesteśmy wezwani do łagodności. Więc Chrześcijanin to jest ten, który jest pełen życzliwości wobec wszystkich ludzi i nikomu nie ubliża. Pięć minut właśnie minęło. Dzięki za. Za waszą uwagę i za to, kiedy pojawił się taki polityczny kontekst, za to, że tego nie wyłączyliście, ale dotrwaliście do końca. Dzięki za wasze lajki, suby i to wszystko, co pomaga rozprzestrzeniać się tej treści na kanale. A przypomnienie dla nas dzisiaj nikomu nie ubliżaj i bądź pełen łagodności wobec wszystkich ludzi. Dobrego dnia.